mamy zwierzęta, które gonią sobie luźno po mapie i to jest akurat bardzo ciekawa nowość. Ten kurnik jest jednym z wielu budynków, które właśnie zostały dodane w premium DLC, właśnie w tym, można powiedzieć, polskim DLC. Chodźmy zobaczyć jeszcze wiatę na maszyny. Ona również jest właśnie taka bardzo stara, przypomina mi troszeczkę mapę No Man's Land. Tutaj mamy kilka maszyn, o których na pewno będę robił w najbliższym czasie osobne odcinki.